Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Mazowszu, w miejscu pełnym czaru i magii, w Leśniewicach pod Gostyninem. Powstało ono po to, by wnieść wiele odcieni radości w życie mieszkańców terenów wiejskich, ale nie tylko. Stworzyła je kochająca wieś Edyta Anyszka. Z jednej strony ekspertka od ochrony środowiska, a z drugiej absolwentka Akademii Sztuk Pięknych. Jak to się stało, że powstało to miejsce? Malownia, jak ja zawsze mówię, powstała z potrzeby serca. Dawno temu mała dziewczynka zaczęła chodzić do przedszkola. Był tam dla niej piękny, kolorowy świat. I w pewnym momencie z różnych racji została z tego przedszkola cofnięta. No, za jakiś czas miała tam wrócić. I ta potrzeba tego nowego świata, kolorów, została u niej w sercu. Oczywiście chodzi o mnie. Później na przestrzeni dorastania, dojrzewania miałam, no, tak jak mówili rodzice, zdolności rysunkowe, malarskie, zawsze się tym interesowałam. No i to do mnie jakby dojrzewało z biegiem czasu. Wiadomo, najpierw była szkoła, studia, praca zawodowa, rodzina, ale przyszedł taki czas na siebie, kiedy mogłam wsłuchać się w siebie, zająć się sobą. I wtedy właśnie przyszło mi na myśl, że stworzę takie miejsce, gdzie zarówno i ja, i ta mała dziewczynka będzie mogła rozwijać tą swoją potrzebę kreatywności, rozwijania twórczego, a jednocześnie czuć się bezpiecznie. Nie będzie to takie, będzie to niesamowite z jednej strony miejsce, a z drugiej zwyczajne tak naprawdę. No i niewiele myśląc, bo około 2 lata temu równo była tutaj stodoła. Jeszcze tak do niedawna był to magazyn zbożowy, kiedy powiedziałam mężowi: słuchaj, ja będę tutaj coś robić. Oczywiście wywołało to u niego duże zdziwienie, więc poprosiłam go, żeby zboże skarmił i zaczęliśmy tutaj działać. Najpierw powstała tutaj malownia, najpierw powstała na papierze, później z pomocą koleżanki w komputerze, gdzie powstało wnętrze, które teraz tu widzimy. No i później przeszliśmy do działania. Działasz na terenach wiejskich, od zawsze byłaś związana ze wsią? Tak, no wieś jest wpisana w moje życie, ponieważ co tu dużo mówić, urodziłam się na wsi od zawsze. Zawsze mi towarzyszyła wieś, swoboda przede wszystkim. Nieskrępowana swoboda i ekspresji i w ogóle bycia, tak? Więc później doceniłam ją bardziej, będąc na studiach, kiedy też studiowałam notabene ochronę środowiska, więc zawsze ta wieś i ta ochrona, no gdzieś to szło razem, intuicyjnie mniej lub bardziej. Doceniłam tą wieś, kiedy na studiach mieszkałam w bloku, no i ta swoboda nie była taka jak na wsi. Zatęskniłaś. Zatęskniłam, tak, tak. Wróciłam z powrotem na wieś. No i też twoje życie połączyło się z mężem, mężczyzną, który też zajmuje się rolnictwem. Tak, jakby ze wsi z powrotem przeprowadziłam się na wieś. Można powiedzieć, że idziesz z pędzlem przez wieś. Na czym polega twój projekt? Bardzo ciekawe stwierdzenie. Nigdy wcześniej o tym tak nie myślałam, ale super. Tak, mój projekt polega na prowadzeniu warsztatów ze swobodnej zabawy malarskiej. A kto bierze udział w takich warsztatach? Nie ma tu jakichkolwiek granic, kto może przychodzić, a kto nie. Generalnie przychodzą wszyscy, to znaczy od juniora do seniora, mogłabym powiedzieć. Czyli małe dzieci często przychodzą z mamami albo z rodzicami, które ich przyprowadzają, z babciami, z dziadkami. Przychodzą też członkinie kół gospodyń wiejskich, ponieważ na naszym terenie trochę jest tych kół, ponad 17 bodajże. A zdradź, jak mieszkańcy wsi zareagowali na twój projekt, bo na wsi czasami z tego typu projektami bywa różnie. Spotkało się to z dużym entuzjazmem, a nawet miłym zaskoczeniem, że jak to na takiej małej wsi może powstać coś takiego. Z jednej strony, no było to dla mnie bardzo miłe, że ludzie mówią: ojej, ale gdzie to jest? To tu? To u nas? To u nas? Tak naprawdę, ojej, ja tu blisko mieszkam przecież. Także bardzo pozytywnie. Sztuka to przecież forma terapii. Co mogą uzyskać takie osoby poprzez wzięcie udziału w twoich zajęciach? Przede wszystkim swobodę, bezpieczeństwo,
i nieograniczony dostęp do swoich emocji, do ich wyrażania. Uczestnicy, wchodząc na zajęcia, mają przed sobą kartkę, przestrzeń, mogą wybrać, malują na ścianach tak naprawdę. No i wybierają sobie swobodne miejsce, gdzie chcą malować, w którym kawałku ściany. Biorą pędzel, farbę, no i malują. Z jednej strony jest to bardzo proste, ale tak naprawdę dzięki temu, że nie są oceniani, nikt nie ma tematu rysunku. No często, przynajmniej na początku, budzi to troszkę zdziwienie, ale jej, co ja mam namalować? No, pokazuje to, że jesteśmy niestety bardzo ograniczeni różnymi zadaniami, tak? Bo mam zrobić to, to, tamto i siamto. Ale tutaj pierwsze, jest to tylko na pierwszych zajęciach. Jeżeli ja mówię, że nie ma tematu, najczęściej dzieci mówią, ojej, ale ja nie wiem, co namalować. Więc ja się uśmiecham, mówię, namaluj, nie wiem, co namalować. Jest wtedy rozluźnienie, śmiech, no i idzie, tak? I tak naprawdę, co dają te warsztaty głębiej? Z jednej strony jest to prosta metoda, ale idąc dalej i ważna jest regularność tych zajęć, dzieje się coś niesamowitego. Podczas tych zajęć nie dość, że dzieci, dorośli, uczestnicy generalnie warsztatów wyrażają swoje emocje, z których nie muszą się tłumaczyć, wymalowują je po prostu. Daje to niesamowitą ulgę. Twórca tej metody, Arno Stern, udowodnił na przestrzeni swojej działalności, że wszelkie traumy, które wiadomo, rodzimy się i na przestrzeni naszego życia, no, ulegamy różnym obrazom, zjawiskom, które różnie na nas działają, nie zawsze pozytywnie, i później w dalszym naszym życiu mogą nas stopować albo no, stwarzać różnego rodzaju niekomfortowe warunki. Podczas tych zajęć właśnie jakby te wszelkie blokady puszczają, tak? Bo swobodnie to wymalowujemy, nawet nie wiedząc o tym. Często po warsztatach, jeżeli jesteśmy uważni na dzieci albo sami na siebie, jeżeli bierzemy w tym udział, będąc dalej już poza warsztatami, w życiu normalnym, patrzymy, że nie wiem, był jakiś problem, jakaś ocena, a za chwilę patrzymy, mówię, kurczę, to nam nic nie zrobiło tak naprawdę. Idziemy dalej, więc to są te plusy. Malowanie intuicyjne na mazowieckiej wsi przyjęło się bardzo dobrze. Okazało się, że Marysia także miała szansę przekonać się o magii malowania. Marysiu, zapraszam, żebyś doświadczyła zabawy malarskiej. Proszę. Zapraszam na zajęcia. Dziękuję. Co pięknie. Pracownia Edyty to inspiracja do wyrażania własnego zdania, bycia w zgodzie ze sobą oraz uczenia się wychodzenia poza narzucone schematy życia codziennego. Co pani namalowała? To, co mi w duszy gra. To znaczy ekspresja, no, wolność, kolor, bo lubię kolor. Przede wszystkim kolor, spokój i to, co mnie ciekawi. Podoba się pani takie zajęcie? No bardzo, bo nikt mnie tu nie ocenia. To ja sobie namaluję to, co chcę. Nikt mi z tego nie zabiera, nie idzie to gdzieś w eter. Nie powie ktoś, o jakie to brzydkie, jakie tam nie... Co pani tu namalowała? To jest fajne, po prostu fajne. No, namalowałam takie jakby drzewo, takie jakby radości. No, zajęcia są bardzo fajne, jestem już tu drugi raz albo trzeci. Jak maluję, to takie jakby jest mi lepiej, czuję się lepiej, jakby czuję się, jakbym mogła się cała taka wyluzować i nie muszę nic mówić. No, no i wtedy bardzo fajnie się czuję. Czy widzisz taki błysk w oczach uczestników, którzy już któryś raz z rzędu tutaj przychodzą, odwiedzają pracownię? Tak, bardzo często. Mam, jak to spytałaś, to mam jeden obraz główny w swojej pamięci, kiedy przyjeżdżały tutaj dzieci ze szkoły specjalnej. Jedna z dziewczynek, która no, była na wózku inwalidzkim i za bardzo nie mogliśmy się porozumiewać za pomocą słów. Naszym głównym pomocnikiem był pędzel i farba. I kiedy właśnie wjeżdżała, przekraczała progi malowni, jej oczy po prostu zyskiwały niesamowity blask.
który zostawał z nią za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżała, a u mnie został w pamięci. No, takich rzeczy się nie zapomina. Tak, tak. I to napędza do przodu. Proces twórczy każdemu przynosi inne rezultaty i odczucia. I to jest piękne. Dobrze, jak się jest uważnym na siebie. Uważnym warto być również na zdrowie. I dla dobra organizmu zaserwować sobie detoks warzywny. Czas na postanowienia noworoczne, a na zadbanie o swoje zdrowie zawsze jest odpowiedni moment. Można to zrobić z pomocą owoców i warzyw. A jak? Oto postanowiliśmy zapytać guru diety owocowo-warzywnej dr Ewy Dąbrowskiej. Pani doktor, widzę, że pani ma sok marchwiowy, ja mam pomidorowy. Dlaczego warto pić takie soki? Rzeczywiście soki są bardzo zdrowe. To już chyba każdy wie, każda mama, nawet jak dziecko karmi, to przede wszystkim właśnie też daje soki, bo tu się mieści w tym tak wiele tych warzyw, prawda? Tak wiele, żeby mieć w tej szklance wybrany ekstrakt, samo to, co jest najcenniejsze, prawda? Sok zawiera no, potęgę, kopalnię, na przykład te soki z marchwi, to jest kopalnia beta-karotenu. Także nawet po wypiciu szklanki, pamiętam kiedyś takie badanie robił ktoś mi i w skórze badał beta-karoten, a ja właśnie wypiłam chwilę przed tym sok z marchwi, to na skali się nie mieściło, ile w tej skórze było tego beta-karotenu. Także jest to coś po prostu niesłychanie zdrowego, ale to nie tylko beta-karoten, tu są wszystkie witaminy, tu są minerały, to są wszystkie substancje bioaktywne, polifenole. Czego tu nie ma? No nie ma błonnika, prawda? Nie ma błonnika. Ale ten błonnik mamy w innych pokarmach i te soki razem z błonnikiem się cudownie komponują. Każdy sok, tu likopen na przykład, ile piszą ciekawych rzeczy o likopenie, o przeciwrakowych właściwościach likopenu, prawda? Też to jest skarb. W przeciwieństwie do surówek, których strawienie wymaga większej pracy ze strony układu pokarmowego, spożyty sok jest przyswajany przez nasz organizm niezwykle szybko, bowiem już w pół godziny po wypiciu. Zatem w obliczu braku czasu na przyrządzenie smacznej i zdrowej surówki możemy wypić butelkę jednodniowego soku warzywnego lub szklankę świeżego, wyciśniętego soku owocowego. Czyli takie soki mogą być składnikiem naszej codziennej diety i też detoksu warzywnego. Jak najbardziej, ponieważ właśnie warzywa, wszelkie warzywa mają zdolność właśnie aktywacji, bo w wątrobie są takie fazy detoksu, dwie fazy i właśnie te warzywa aktywują te fazy odtruwania. Prawda? I to jest coś nieprawdopodobnego, że właśnie możemy się odtruć jedząc warzywa, pijąc soki. Prawda? Może wspomnę tylko o szczególnej roślinie, która włącza odtruwanie i to nie byle czego, odtruwanie pestycydów, kancerogenów i bardzo niebezpiecznych wolnych rodników. To są właśnie rośliny, które też można na sok. To są właśnie rośliny typu kapustne, brokuł, kapusta, jarmuż. One zawierają sulforafan, który jest w stanie włączyć detoks w każdej komórce. Na przykład sobie wyobrażamy, pijemy sobie sok zielony, a w tym momencie już nam oko odtruwa wolne rodniki, czyli już mamy przeciwzaćmie, prawda? Działanie przeciwzaćmie. A wątroba w tym momencie odtruje wszelkie toksyny, prawda? Coś niebywałego. Ten czynnik, który ten gen uruchamia przez ten sulforafan, nazywa się NRF2, czynnik transkrypcyjny. Uruchamia geny detoksykacyjne i w tym momencie włącza całą potęgę różnych enzymów, które zmiatają, neutralizują wolne rodniki. To jest po prostu cała fabryka, aż się w głowie nie mieści. I my to uruchamiamy, często nawet nieświadomie. Uruchamiamy samo leczenie. Świeże i odpowiednio wyciśnięte soki stanowią najlepszy żywy pokarm, jaki możemy dostarczyć naszemu organizmowi. Dzięki sokom szybciej się zregenerujemy i przywrócimy organizmowi stan równowagi. Picie surowych soków z owoców i warzyw jest najpewniejszą, najskuteczniejszą, a także najszybciej działającą metodą odżywiania organizmu. Czy takie soki mogą wpłynąć na zmniejszenie zakwaszenia organizmu? Wszystkie rośliny z racji posiadania pierwiastków alkalicznych są alkalizujące. Wszystkie rośliny, nawet cytryna. Po prostu rośliny mają w sobie potas, mają w sobie wapń, mają w sobie sód, mają pierwiastki, które są alkalizujące. Pokarmy zwierzęce mają inne, z których kwasy powstają, siarkę, fosfor, prawda? Zupełnie z kwasów, prawda? Siarkowy, chlor. Chlorowodorowe. Natomiast to neutralizuje właśnie te w pokarmach białkowych, neutralizuje te kwasy. A dla nas alkalizacja to jest wszystko.
mierzenie z organizm zalkalizowany, to proszę sobie wyobrazić, to już w ogóle to nie jest środowisko na przykład dla raka, bo rak w ogóle się nie może rozwijać, jeżeli jest alkalizacja. A taką alkalizację najsilniejszą dają zieleniny, soki zielone. One mają pH 10 w skali 14-stopniowej, czyli to jest jedno z najbardziej alkalicznych nasz organizm. I mają ich chlorofil, czego one nie mają. W takim razie na zdrowie. Na zdrowie. Regularnie spożywane soki warzywne i owocowe znakomicie regenerują organizm. Odpowiednio dobrane mogą stanowić fantastyczną kurację oczyszczającą, wspomagającą pracę całego organizmu od poziomu komórki aż do poziomu poszczególnych układów. Dostarczają bowiem składniki odpowiadające za prawidłowy przebieg reakcji biochemicznych w naszym organizmie. Dodatkowo w sokach skoncentrowane są pokaźne ilości antyoksydantów, biorących udział w neutralizowaniu wolnych rodników, dzięki czemu możemy skutecznie ochraniać nasz organizm przed chorobami cywilizacyjnymi i opóźniać procesy starzenia. Ruszamy w dalszą drogę. Wielkopolskie smaki są niepowtarzalne. Niektórzy, tak jak Państwo Alicja i Marcin Sadowscy, są w nich tak zakochani, że postanowili je promować. Prowadzą nietypową restaurację w budynku po starej piekarni na jednej z najstarszych dzielnic Poznania, Śródce. Królują w niej produkty i potrawy charakterystyczne dla Wielkopolski. Dania są przygotowywane na bazie produktów od lokalnych dostawców. Gospodarze sami wytwarzają niektóre rarytasy. To jest nasze miejsce na ziemi. Co tutaj było, bo bardzo to klimatycznie. Jest to stara kamienica, w której przez około 60 lat funkcjonowała piekarnia. No proszę. A tutaj Śródka? A tutaj Śródka z 62 roku. Zdjęcie, które pokazuje, że Śródka spełniała wszystkie funkcje małego miasteczka. Ponoć tak naprawdę Śródka jako pierwsza od Poznania, miała prawa miejskie. No i to 80 lat wcześniej. Mało kto chyba o tym wie. Niektórzy nie chcą pamiętać. Dlaczego Państwo zdecydowaliście się na prowadzenie restauracji? Ojejku, to... Marzenie? Ja myślę, że pewien splot różnych wydarzeń spowodował, że tak się zadziało. Ale znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi i swój czas i też swoją pasję i coś, co sprawia nam przyjemność i właściwie nie traktujemy tego jak praca. No właśnie, jak robi się to, co się kocha, to tak jakby się nigdy nie pracowało. Bardzo się realizujemy i każdy dzień jest inny. Tradycja jest inspiracją dla proponowanej tu kuchni, dań regionalnych, wielkopolskich, przygotowywanych w oparciu o własną produkcję. Pyry z gzikiem, czernina, szagówki, kaczka z pyzami, szare kluchy z kapustą. Ja, Kujawianka, wychowana na Żurku Kujawskim, zapytam tutaj rodowitego wielkopolanina, co jedzą poznaniacy. Bo tutaj widzę, że w karcie są na przykład pyry, no to znam. Oczywiście gzik, twaróg ze śmietaną też, ale ślepe ryby? Ślepe ryby, czyli zupa z ziemniaków, najprościej mówiąc. No i to wszystko, co wynika z pewnego połączenia kuchni polskiej, staropolskiej, z kuchnią niemiecką i z tymi naleciałościami pozaborczymi, poniemieckimi. Macie Państwo czarninę czy czernina? Jak to jest? Wyjaśnijmy wreszcie, zakończmy te konflikty. W Poznaniu mamy czerninę, ale akceptujemy też czarninę. Dopuszczalna. Tak. Co jeszcze? Tutaj sznytka, kromka chleba, tak. Leberka, wątrobianka, klymki, cukierki. Tego nie znałam. To mnie zaskoczyło. Gwara zanika. Ubolewamy, bo kochamy regionalizmy, kochamy te nasze takie zmiękczenia, bo kochamy tą naszą gwarę. To, co się kojarzy z tym, z czym żyli nasi dziadkowie. To nas bawi, kręci, aczkolwiek jest tego coraz mniej. Jest tego coraz mniej, ale tacy właśnie ludzie jak Państwo, Pan z żoną, przywołują te dawne smaki i produkty z sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Dlaczego Państwo zdecydowaliście się wprowadzić u siebie właśnie takie produkty, a nie na przykład frytki i hot dogi? Myślę, że głównie dlatego, że te dania, które przypominamy w naszej restauracji, to są dania, które kojarzą nam się z dzieciństwem, czyli z tym czasem radości, zabawy, braku obowiązków, odpowiedzialności, a jednocześnie z dobrym smakiem, z ciepłem babci, z troską rodziców, ze świętami, które obchodziliśmy w gronie rodzinnym,
I z produktami, które były najwyższej jakości. Ale często z kuchnią regionalną to bywa tak, że później każdy na przykład inaczej pamięta smak czerniny, inaczej pamięta smak żurku. Czy zdarza się u Państwa, że ktoś mówi, no moja babcia inaczej to gotowała? Tak, ale uważam, że to jest właśnie fajne, że to jest wartościowe. To znaczy zawsze dajemy tą możliwość, żeby dodać soli, dodać pieprzu. Nie jesteśmy w stanie sprostać podniebieniom wszystkim, aczkolwiek zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, ale więcej smalcu, mniej smalcu, bardziej tłusto, więcej cebuli, prawda? To jest. Proszę Państwa, dla mnie na przykład najbardziej idealnym żurkiem na świecie jest żurek mojego taty. I to pewnie każdy ma takie coś, swój smak w sercu z domu, ale myślę, że chętnie próbuję tej kuchni regionalnej. Jak ludzie reagują właśnie na te dawne smaki, na te produkty rodem właśnie z Wielkopolski? Myślę, że to jest cały czas dla nas wszystkich pewna potrzeba ciekawości i konfrontacji. Znaczy bardzo chętnie spróbujemy i zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy kuchnią wielkopolską i kuchnią śląską. Zrazem wielkopolskim, a roladą śląską. Gdzie te różnice przebiegają? Restauracja jest jednym z punktów sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Co cieszy, podobnych miejsc w Polsce przybywa, podobnie jak amatorów regionalnych smaków. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Coś nie chce mi grać. To szybciej trzeba. A panu tak pięknie szło. No to trochę szybciej kręcimy. Ale się w litu się napisamy.